Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Główny Inspektor Pracy w opinii dotyczącej przedmiotowego projektu ustawy twierdzi m.in., iż wprowadzenie obowiązku potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinno w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia ochrony praw pracowniczych. Główny Inspektor Pracy zwraca również uwagę, że obecnie wielu pracodawców powierza pracę osobom fizycznym, nie spełniwszy obowiązku potwierdzenia warunków umowy o pracę w formie pisemnej. Chciałbym zapytać stronę rządową, jaka jest szacunkowa skala takiego procederu i ze względu na to, że nie ma przedstawiciela rządu, chciałbym prosić o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.